oraz w pustyni i w puszczy, to dzięki jego ciężkiej pracy powstały te kultowe seriale. Bez jego niesamowitych umiejętności kultowe obrazy wyglądałyby zupełnie inaczej. Niestety w mediach pojawiły się smutne informacje, które dla wielu będą końcem pewnej epoki. To serial, który jest kanonem polskiej sztuki kinematograficznej. Widzowie pokochali bohaterów Rudego 102, jednak szczególną miłością darzony jest wyjątkowy pomocnik, Szarik. To właśnie dzięki niemu wypadł tak dobrze. Odeszła legenda. Potrzebował idealnego Szarika, jest znane wszystkim, a to ile podwórkowych burków oraz rasowych przedstawicieli nosiło imię na cześć odważnego psa, jest chyba niemożliwe do zliczenia. To właśnie dzięki pracy Franciszka Szydełko mogliśmy cieszyć się zabawnymi wyczynami zwierzaka na srebrnym ekranie. Niestety poinformowano o śmierci znanego tresera, który pracował przy ogromnej ilości filmów i Franciszek Szydełko zmarł 30 marca bieżącego roku, w wieku 94 lat. Był on legendarnym wręcz konsultantem filmowym, treserem zwierząt występujących w filmach oraz posiadał stopień pułkownika. O jego śmierci poinformował na Facebooku portal Film Polski. To nie jedyny głośny format, przy którym pracował. Dwukropek imponujący dorobek zawodowy. Franciszek Szydełko w trakcie 50 lat swojej pracy zawodowej współpracował przy produkcji 148 filmów. Potrzeby wytresował ponad 500 zwierząt, które dzięki jego fachowemu podejściu świetnie sprawdzały się w roli aktorów. Szarik to tylko jeden ze znanych przykładów. Wielu z nas pamięta przygody psa Cywila, który także był jego wychowankiem. Do grona psich aktorów, które miały przyjemność pracować z tym legendarnym treserem, należy także Nel i Stasia z W pustyni i w puszczy, Saba. Dwa. Polacy kochali jego wychowanków. Wielu Polaków nie wyobraża sobie swojego dzieciństwa bez przygód jego wychowanków. Kondolencje złoży także Polski Związek Łowiecki, ponieważ Franciszek Szydełko był także myśliwym i przez 20 lat pełnił rolę prezesa koła łowieckiego Ogar w Sułkowicach. Niezmiernie ciepły i skromny człowiek, który tresował zwierzęta, psy, szczury, węże, kaczki, gęsi, świnie, a nawet muchy i dżdżownice. W tak ciepłych słowach PZL pożegnał wieloletniego działacza. Franciszek Szydełko zajął się tresurą po II wojnie światowej, kiedy po wstąpieniu do milicji obywatelskiej dostał przydział do odbycia szkolenia w Szkole Przewodników i Tresury Psów Służbowych. Szkołę skończył z wyróżnieniem. Źródło,